Aby uspokoić wszystkie mamy, powiedzmy, że nie można przekarmić dziecka karmionego piersią. To dziecko reguluje ilość pobieranego pokarmu i je wtedy, kiedy jest głodne, je tyle, ile chce zjeść i tyle, ile potrzebuje. Więc nie próbujmy na siłę regulować karmienia piersią, tylko i wyłącznie poprzez nasze rozsądne podejście do karmienia piersią. Bo tak naprawdę to nie możemy, znaczy są metody oczywiście, żeby zważyć dziecko przed karmieniem piersią i po karmieniu piersią, żeby się przekonać, ile dziecko zjadło. Ale ja zrozumiem, że mamy bardzo często boją się, że mają zbyt mało pokarmu, że być może ich pokarm ma zły skład. To też uspokójmy wszystkie mamy, że mleko kobiece ma w miarę stały skład, a więc no, trudno powiedzieć, że są mamy, które mają gorszej jakości mleko i mamy, które mają lepszej jakości mleko. Mleko matki ma skład unikalny, trudno jest, w zasadzie nie ma niczego, co jest zbliżone idealnie składem do mleka matki. Natomiast jeżeli mama karmi często, jeżeli dziecko je dużo, to pierś produkuje tego mleka coraz więcej. A więc jeżeli tylko dziecko rozwija się zdrowo, jeżeli przyrasta na masie ciała, to mamy możemy uspokoić. Z pewnością jej dziecko otrzymuje tyle pokarmu, ile potrzebuje.